Rany, ale tłum. Gęsto tu od nich. Tak, tak, wiem. On jest ciągle pełny. Twórcy nie przewidzieli, że ktoś może dużo złomu zbierać. Ciągle tylko wyrzucam i wyrzucam kolejne przedmioty. No właściwie sprzedaję, więc jakiś zysk chociaż z tego. O, super. Chociaż tyle. No już! Ja pierniczę. To się zapełnia w tempie natychmiastowym. Wystarczy zabić kilka potworów, już cały plecak pełen. No, to jest przesada. Szanowni twórcy, domagamy się większego inventory. W każdym razie ja się domagam. Apel o powiększenie plecaka. No. Wyżyłam się. Chyba. Mam nadzieję. Oj, 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 oj. No. Fajnie, fajnie, tylko że mi wymagania nie pasują. Ajajajajajajaj. Oni są tak problematyczni. Okej. Dosyć tego przeglądania ekwipunku do następnego zapełnienia plecaka. Czyli pewnie niedługo. Oh joy. No won mi stąd. Ja tu rozpaczam nad plecakiem. Powiedziałam coś. No. I spokój. Oho. Ej. Wygląda trochę jak żuk gnojarz. Bez jaj. Jedyne pocieszenie w tych paskudnych czasach. Oj, może w samą porę. He? Czasami wolę chyba nie czytać tych opisów. To może człowiekowi zniszczyć psychikę. Idziemy ubić łażące drzewo. O. To mi swoją drogą przypomina coś. O, majątek. Jo, złoto. Oj, od razu wyszedł z wody kolejny most. I dodatkowa porcja złota. Złoto, dobra rzecz. Pozwala się zaopatrzyć w późniejszym czasie w coś dobrego. U sklepikarzy w Torchlight. Nie wiem, jaki jest przymiotnik od Torchlight. Wolę nawet nie próbować tworzyć od tego przymiotnika. To może być bolesne dla uszu. Szczególnie jeżeli ktoś jest wrażliwy na punkcie zasad gramatycznych i w ogóle. ale może takie osoby chyba nie powinny oglądać let's playów w ogóle, bo gramatyką to one nie grzeszą. Ciężko się gada gramatycznie i gra jednocześnie. I nie ginie. Złoto kolejne. I znowu złoto. No. O, rozbiegają się jak te rybki. Takie stada tych rybek, ławice znaczy. Jak delfin wpłynie w te ławice, to się tak fajnie rozpływają na boki. O. Ale nie na długo im starcza to stadne zachowanie. Niekiedy ma się jakieś zasięgowe ataki. Ten narrator ma skapę. Tu się jeszcze po te różne rzeczy wrócimy. Aha. Rozejrzę się też po tych ścianach, tak, czasami się tak cofam i po tych ścianach patrzę, bo a nuż gdzieś znowu będzie jakieś przejście, którego nie widać od razu. Ale może wpierw pozbądźmy się tych. O, nie do końca twój, człowieku, nie do końca twój. Zapomniałeś o Skipim. Swoją drogą zastanawia mnie, dlaczego po uderzeniu tego, no, tej purchawy takiej postać przez chwilkę nie może się ruszyć. Lep na muchy? Stary, masz lepkie łapy. Ciekawe jest, skąd pająki biorą te wszystkie rzeczy. Tutaj też nic nie ma. A mogłoby być. Miejsce idealne na jakiś ukryty most tam było. Wow, czyli jednym ciosem zabiłam dwóch. Jeden był z przodu, drugi był z tyłu. Ciekawe. Zaraz, to już jest koniec tej planszy? Szybko. Tak mi się jakoś wydaje, że troszkę za szybko. Tak, pozbędziemy się tych rzeczy w miarę możliwości, żeby nam nie przeszkadzały w dalszym penetrowaniu tych ruin podziemi. Te podziemia wyglądają jak dżungla, ale pff, kto by się tam przejmował? Jak sądzę, bardzo ciężko byłoby zrobić podziemia, które schodziłyby jeszcze pod wodę. Ale nie czepiajmy się, to świat fantazy. Czepiać się możemy mojej dziurawej pamięci. No, rusz się. Dziękuję. W tej chwili na przykład nie pamiętam, czy udało mi się zwiedzić już wszystkie możliwe miejsca i czy czasem nie pominęłam jakiegoś przejścia, które zaprowadziłoby mnie na ukrytą wysepkę wypełnioną skarbami. Tak, wiem, jestem chciwa. Powtarzam to już chyba 10. czy 20. raz. Ej no, ale tamto miejsce tam wygląda idealnie. Tak by mogło wyglądać miejsce, do którego można by było się udać. Ale nie, nie. Pff, nie ma tu żadnego przejścia. No dalej, jakieś przejście, proszę. Chociaż parę złotych przedmiotów, znaczy złotych, kilka złotych monet i coś tam. Obserwujemy kicające żabki. Jak tak patrzę na tego kloca ze szczeną jak Superman. No patrzcie na tego brzydala. Przecież to jest porażka na całej linii. Sorry stary, że tak mówię, no ale... Ty naprawdę nie masz szans. Jeszcze z tym wiertłem. W lewej łapie. Ten mieczyk fajny, ale to wiertło to mogli sobie darować. O, jakieś światełka, które proszą się o lanie. Lekcja numer 1. Nigdy, przenigdy, naprawdę nigdy nie atakuj brzydala w zbroi. Grozi to poważnymi uszkodzeniami ciała. Tudzież ektoplazmy, sfery, cokolwiek tam mają te istotki. O. Ej, nie słuchają. Nigdy nie słuchają, dopóki nie jest już za późno. Ho, ho. I po tobie. Ej. Wolno się wygrzebują z tego... z ich... no, podziemi, czy co to jest. Bo nie wiem, czy one siedzą w tych koszach, czy siedzą w ziemi pod koszami. Tudzież beczkami i innymi. Tutaj znowu zgromadzenie pająków. To się zdaje... dezynsekcja się nazywa. Aha. Kolejny delikwent. Światełko. Na hita. Nieźle. Teraz tak w miarę grania coraz bardziej tak zaczynam się zastanawiać, czy czasem sobie nie wybrałam niskiego poziomu trudności. Bo wątpię, żebym była na tyle dobrym graczem, żeby radzić sobie tutaj tak dobrze, bez jakiegoś właśnie... powodów w stylu zbyt niski poziom. Ale szczerze powiedziawszy, nie chce mi się go zmieniać. No właśnie tu, draniu. Okej. Widzę drugie światełko. Drugie światełko